W poprzednim odcinku poszedłem zawalczyć z Brockiem, czyli liderem kamiennej sali Pokémon. Gdy już otrzymałem od niego odznakę, poszedłem powalczyć z pobliskimi trenerami, gdzie udało mi się wyewoluować mojego Cebulaka w Ivysora. I skończyłem w centrum Pokémon. Cześć, ja jestem Kataku i witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Pokémon Fire Red. Dobra, więc teraz pójdziemy sobie tutaj. Zaraz, czym się biegało? Tym się zabij biegało, okej. I uwaga, uwaga, złapię pierwszego Pokemona oprócz Bulbazaura, naszego Cebulaczka, i w sumie Ivysaura, w naszej serii. Jeżeli chcecie zobaczyć, co to będzie, to poczekajcie tą sekundę i magia montażu. Dobra, witam już wszystkich i jesteśmy tutaj, jesteśmy w... Zaraz, jak się to miasto nazywało? Proszę mi powiedzieć... Jesteśmy w Viridian City, tak? Poczekaj, czy tutaj na tabliczce było... Tak, było tutaj na tabliczce napisane Viridian City, nie musiałem do się tam wracać. Ale do rzeczy... przyszedłem tutaj nie bez powodu, bowiem... Złapiemy sobie tutaj naszego drugiego Pokemona. Prosiliście mnie bardzo w komentarzach o Mankeya, dlatego teraz spróbujemy go sobie tutaj złapać. I dobra, pierwszy Pokemon, czy to będzie nasz upragniony Mankey? Nie, to ratata, więc spierdzielaj. Lecimy dalej. Spearow, niestety nie chce cię łapać, albo istety. Kto będzie następny? Ratata, dobra, wiecie co, wytnę to i poczekam, aż nie dostanę w końcu Mankeya. Uwaga, uwaga, niechcący poszedłem troszeczkę za daleko i tutaj Janusz mnie zaczepił, dlatego tej walki nie mam zamiaru wycinać. Skoro Janusz chciałby ze mną zawalczyć, to oczywiście zawalczę z nim. No pokaż, co tam masz. Masz już dwa Pokemony. Niestety przerwałeś mi w łapaniu mojego. Masz PJ'a na 9. Który jest niczym dla mojego Cebulaka. Dobra, Vine Whipem sobie tutaj pociśniemy. No, a, not very effective, no ta. Ah, fuck. Tak to jest, jak się długo nie nagrywa i się zapomina takich rzeczy. Dobra. Zaraz PJ będzie leżał. O nie, tutaj największe. Jak to nie trafił? Cebulak, co ty robisz? Kurde. No, dziękuję. 105 expa. Mało, za mało. Dobra, Charmander, hahaha, frajer jeszcze nie wyewoluował. No bo w sumie powinienem tą walkę rozegrać o wiele, wiele wcześniej. Ale to, że nie wyewoluował, to nic nie szkodzi. Przynajmniej nie przegram. No, sam możesz mnie drapać, frajerze. Obyś nie używał Embera, bo to mi może troszeczkę zabrać. Dobra, tak on... O Jezus Maria, co on ma? Czy ten PJ użył na mnie jakiegoś send ataku, że ja tego nie zauważyłem? Dobra. Na pewno... O, critical hit. No czemu on nie trafia ciągle? On mnie ciągle drapie. Jest, w końcu. Janusz, kurde, weź, spierdzielaj. Irytujesz mnie. No, rival Janusz. Dobrze, panie rivalu Januszu. Spierdzielaj. W ogóle czy tutaj... Nie, tutaj nie ma żadnego Pokebola. Okej, dobra, to ja chyba wracam tutaj do łapania Mankeya i widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie. Mam go. Mam lekki katar. Znaczy, kaszel. Kaszel mam. Mamy go, mamy Mankeya na 4. levelu niestety. I teraz pytanie, czy ja go nie zabiję na hita, bo to jest bardzo prawdopodobne. Ale dobra, spróbujmy może od razu go łapać. Mamy 6 pokeboli, mogłem się uzbroić rzeczywiście. Lepiej, no ale dobra, może go złapiemy. Jest to Pokémon słaby, więc... Ah, fuck. Niestety będę go chyba musiał zaatakować, co może nie być dla niego zbyt dobrą opcją. Spróbujmy tutaj może Leech Seedem. Mogłem w sumie Poison Powderem próbować, ale nie wiem, czy to by się dobrze skończyło. A Leech Seed... O, critical hit. Dobra, Leech Seed nam tutaj troszeczkę odda życia. Mam nadzieję, że go nie pieprznie za to... O, dobrze, bardzo dobrze.
Dobra, spróbujmy go może jeszcze zatruć. Ja już nie wiem, czy nie umrze nam ten Mankey, będąc zatrutym. Uwu drapania, dobrze, my używamy Leech Seeda. Zabierzemy mu trochę życia, Mankey. Znaczy, Mankey jest zatruty, tak? Zabiera mu to troszeczkę życia. Okej, dobra. To zatrucie było dobrym pomysłem. Myślę, że już możemy spróbować z Pokebolem. A jeżeli nie, to poczekamy jeszcze troszeczkę, aż się osłabi. Dobra, raz, dwa, trzy i jest. Dobra, proszę Państwa, mamy nowego Pokemona. Jest nim Mankey. I teraz, czy ja chcę nadać imię swojemu Mankeyowi? Oczywiście, że chcę nadać imię swojemu Mankeyowi. Nawet już wiem, jakie imię mu nadamy. Nasz Mankey będzie się nazywał... Gdzie jest R? Tak, nasz Mankey to będzie Harambe. Mam nadzieję, że przynajmniej część osób wie, o co chodzi. Dobrze, skoro już mamy swojego Harambe, to pójdźmy go teraz uleczyć, bo no właśnie. Jeszcze wam chyba tego nie pokazywałem, ale... kiedy Pokemon u was jest zatruty... Tu chyba nie ma... Jest centrum Pokemon. Jeżeli Pokemon jest... No właśnie. Zatruty, to co kilka kroków będzie go ta trucizna biła. Nawet jeżeli nie jest w walce. I może nam tutaj zdechnąć łatwo. Właśnie tak jak nam tutaj zdechnął Harambe. Dobra, szybkie leczenie. No i dobra. Tą całą drogę też wytnę. Także widzimy się, kiedy już dotrę do następnego miasta. W międzyczasie pierwsza walka Mankeyem. Zobaczymy, jak się tutaj sprawdzi. Ach, kurwa. Pierwsza walka Mankeyem. Właśnie widzę. Dobra, Harambe, wbijaj. Go Harambe. No i nie zatruje? Oczywiście. Czemu by nie? Tak. Super. Super. Świetnie. Najlepiej. Dobra, Scratch i Leer. O jest nie. To nie będzie dobra walka. Szczególnie, że on mnie tutaj zaraz zdejmie z tej trucizny. Mogłem go uleczyć. Mogłem. Dobra. String Shot. Zmniejszy mi znowu szybkość. Dobra, dawaj Harambe, użyj drapania. Dobra, na 4 hity. Mam nadzieję, że on mnie szybciej nie wykończy. Nie powinien mnie wykończyć. Nie atakuj mnie takimi ruchami. O, critical hit, bardzo dobrze Harambe. Dobra, tutaj widzieliście pierwszą walkę naszym Harambe. I to by było na tyle. Ja się z wami znowu żegnam i zaraz się widzimy. Dobra, witam was wszystkich. Już znowu tutaj w czasie rzeczywistym. No, niestety Harambe nam zdechł po drodze z tej trucizny, więc go sobie teraz musiałem uleczyć. Ale dobra, już skoro jesteśmy pełni sił, to możemy iść znowu trenować, tutaj rozwalać tych trenerów. Tylko ja sobie teraz szybciutko podmienię naszego Harambe z Cebulakiem. Pierwszego wystawić Harambe, po czym szybko wystawić Cebulaka. I tak oto... Ekspić sobie tego Harambe. Dobra, z tobą już walczyłem, z tobą jeszcze nie walczyłem. Dlatego sobie tutaj teraz zawalczymy. Dobra, dawaj, co ty tam będziesz miał? Robaki będziesz miał na pewno. Weedle na 9 poziomie. Dawaj Harambe. Harambe go raczej nie zabije, chociaż możemy spróbować. A Jezus, no nie, Poison Sting, czemu? Nie. Dobra, już, koniec, zabieramy tego Harambe stąd. Zabieramy go stąd, bierzemy Cebulaka. Dobra, Poison Sting znowu leci. Ale Cebulak nic sobie z tego nie robi, bo już się nie da. Dobra. Tu, a nie, myślałem, że zejdzie na hita, ale jednak nie. Jednak aż tak mocarni jeszcze nie jesteśmy, te 8 levelów w górę nam jeszcze aż tak dużo nie daje. Dobra. Harambe 49 punktów expa, Harambe level 5. Cebulak 49 punktów expa i żałośnie mało. Dobra, Caterpie, czy chce zmienić Pokemona? Tak, zmienił sobie na Harambe szybciutko. Jest sobie Harambe. I Caterpie. Harambe jest zatruty, ale spokojnie, już zmieniamy Pokemona na Cebulaka.
I ten Caterpie nic tam nie powinien zrobić. Dobra, stringshot. Znaczy, no tak, stingshot. Nie, stringshot, Jezus Maria. Gubię. Tak. Ło, dobrze, dobrze. Critical hit, cebulek wie kiedy przypierdzielić. Zdjął go na hita. Harambe 51 expa, cebulek 51 expa. Następnym Pokemonem jest Kakuna. Kurde, tutaj bym mógł... O, nie zmieniłem jeszcze Pokemona na tego. Dobra, to już trudno. Tutaj mógłbym sobie spokojnie potrenować naszego Harambe, bo ten Pokemon i tak by mnie nie zaatakował. Co prawda trwałoby to wieki, ale już mniejsza z tym. Ktoś tam do mnie pisze na Facebooku, proszę tak do mnie nie pisać. Dobra, na 3 hity skończymy tam Kakunę. W sumie nie jest zły wynik. Szczególnie, że ona używa ciągle tego Hardena. Dobra, troszeczkę więcej punktów znowu dla Cebulaka. Metapod, tak, chciałbym zmienić Pokemona. Niestety Harambe jest zatruty i biłby go milion dni i nocy. Ale w sumie mam chyba Antidotum. Gdzie jest? Nie. Nie Pokemon. Back. Jest! Mam jedno Antidotum. Dlatego szybciutko uleczymy sobie tutaj Harambe. I dobra, zaczynamy najnudniejszą walkę w tej serii. Aż się przyspieszę. Dobra. Boże. Nie. Obym się atak nie skończył. Ale dobra, widzę, że tutaj ten metapod topnieje. Jest! Harambe go zniszczył! 138 punktów expa, ależ ten exp wystrzelił! 6 level dla Harambe! I uczył się Love Kicka. Bardzo dobrze. No i prawie 7 level. To była jednak dobra decyzja. Już mogłem go na tej Kakunie tak zrobić. No i dobra. Teraz szybciutko jeszcze wrócimy się do centrum Pokémon. Już tego nie wytnę, bo mi się pewnie nie będzie chciało. Dobra. Jest powrót. O Jezus, nie chcę jeszcze raz. Dobra, tak to jest jak się... Dobra, jesteśmy już tutaj. Przy naszych trenerach. Idziemy sobie do gówniaka zawalczyć. Dobra, chodź tu gówniak. I co ty gówniak będziesz miał? Pewnie nie będziesz miał jakieś PJ-e. A, Spearow. Dobrze, może być Spearow. Jest na 14 levelu, więc Harambe dostałby ostry wpierdol od niego. Więc ja tu wolę nie ryzykować i zmienić na Cebulaka. Harambe i tak dostanie expa, i tak dostanie już level. A ja będę spokojniejszy. Dobra, pek. O kurde. Super efektyw. Dobra, trzeba go szybko zniszczyć. Ale spokojnie, to się zaraz zrobi. Leer. No, obniżyło nam defensywę, ale to nas nie zaboli za bardzo. Znowu. Chyba, że użyj, a nie Fury Attack. To może być groźne. Ale raczej nas nie zabije tym. Dobra. 3 razy. No i tak lem go kończymy. Bardzo ładnie. Teraz tak, Harambe 81 punktów expa, 7 level. Cebulak 87 punktów expa. No i niestety levela jeszcze nie dostał. Ale zaraz zostanie. I znowu muszę wracać do centrum Pokémon, więc cięcie. Dobra, witam wszystkich, już jesteśmy. Z gówniakiem zwalczyliśmy, o nie, tutaj nas już złapała jakaś dziewczynka. Więc dziewczynko, pokaż mi proszę, co tam masz. Masz Ratatę... żałość. To taka żałość, dobra. W sumie to spróbujmy low kickiem. Spróbujmy Harambe zawalczyć, dobra, obniżyła na defensywę. Low kick... No, jest super efektywny, Pokémon... walczący na Pokémona normalnego. Oh fuck. Low kick. Kurde. Teraz pytanie, czy ja będę ryzykować. Dobra, low kick. Fuck! Nie! A prawie było tak dobrze, prawie już Harambe wygrał. Niestety na zabrakło mu minimalnie. Minimalnie mu zabrakło. Do pokonania tej Rattaty. No niestety musi ją skończyć Cebulak. Ale ma level za to, ma level. No więc tutaj nic złego się nie wydarzyło. Level 18 dla Cebulaka, już niedługo 20. Nidoran dziewczynka widzę. O Jezu, nakrzyczała na mnie. Dobra, tak, jeszcze jeden. Nidoran używa drapania. No i dobra, i potem tak już leży. No, 126 punktów ekspa dla
cebulaka. I dobra, znowu szybki powrót do centrum Pokémon. I dobra, już jestem z powrotem. Mamy dzisiaj chyba ostatniego trenera na dziś. Tak mi się wydaje, że to będzie ostatni nasz trener na dzisiaj. Bo już mam 17 minut materiału. Co prawda jeszcze go potem potnę, ale to i tak wyjdzie 15-minutowy odcinek. Dobra. 11 Caterpie. Użyję low kicka. O nie, not very effective. Się popisałem. Spróbujmy Scratcha. Dobra, chyba to nie będzie to dobry pomysł. Szczególnie, że nam tutaj już obniża szybkość. Więc sorry, ale wolę mieć pewność, że Harambe nie umrze i dostanie level 8. To nadal jest 10 leveli różnicy. Ale dobra. Bardzo dobrze. No i dobra, bardzo dobrze. Dostaliśmy tutaj kolejne... O! Tak, chcę zmienić Pokemona. Harambe zaraz zobaczymy, ile jeszcze ma do levelu 8. Level 8, no leciutko mu brakuje tego expa. Metapod, no Metapod, jak pięknie. Dobra, znowu niestety walka stulecia, więc przyspieszenie. No, w końcu umarł. Dobra, level 8, level 8. Czy nauczysz się czegoś fajnego na level 8? Nie, ale już ci wybiło prawie do 9. Ponad połowa. I dobra, ja się z wami żegnam. To było Pokémon Fire Red. Kolejny odcinek, czwarty już. Złapaliśmy tutaj naszego Harambe Mankeya. Pamiętajcie, żeby pisać mi w komentarzach, jakiego Pokémona chcielibyście zobaczyć w tej serii, bo bardzo mi to pomaga do wyboru Pokémonów do drużyny. I dobra, to by było chyba na tyle. Ja się z wami żegnam i cześć.